Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli. Niektórzy mężczyźni potrafią kochać maszynę mocniej niż potrafiliby kochać kobiety. Ach, jedni z największych szczęśliwców na ziemi. To nie jest żadne szyderstwo wystrzelone złośliwie z zawęgła pod adresem kobiet. Po prostu stwierdzenie notorycznego faktu. Mężczyźni, którzy zamartwiają się do szaleństwa, doskonaląc jakąś maszynę, są niewątpliwie błogosławionymi wybrańcami swojego gatunku. Większość z nas spotkała takich ludzi. Wczoraj konstruowali samochody, a dziś już samoloty latają w powietrzu. W każdym razie powinny, według wynalazców. Popatrzcie na wynalazców. Wynajdowanie zwykle nie jest ich głównym zajęciem. Muszą wynajdywać przed śniadaniem, wynajdywać na ulicy między przystankiem a biurem, wynajdywać po kolacji, wynajdywać w niedzielę. Popatrzcie, z jakim zapałem pędzą do domu wieczorem. Popatrzcie, chwytają każdy długi weekend, tak jak głodny pies chwyta kość. Nie chcą golfa, brydża, limeryków, powieści, magazynów ilustrowanych, klubów, whisky, obstawiania zakładów, wybierania krawatów, spotkań politycznych, historyjek, śmiesznych piosenek, soli kąpielowych, ani uśmiechów wędrujących od bukietów damskiej dłoni do ogromnego kapelusza na jej głowie. Nigdy nie mają problemów ani rozterek, co robić dalej. Ich wieczory nie ciągną się w nieskończoność. Przeciwnie, zawsze są zbyt krótkie. Spotkasz ich leżących na plecach o północy, ale nie w łóżku. Nie. Zobaczysz ich w garażu, pod jakąś maszyną ze świeczką, która kapie wszędzie, jak naprawiają wygięty korbowód albo skrzywione koło. Ciągle są zainteresowani, nie zafascynowani. Mają własne auto, maszynę i doskonalą je. Naprawią jedną część, a zaraz inna się psuje i tak w kółko.